Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Big Ambitions. Drodzy widzowie, ja nie przyciągam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy! Go. HR managers are like buying yourself more hours every day. Hey, kid, you gotta excuse me. I got an important golf lesson. Go make some millions, and I'll get back to you later. Dzisiejszy odcinek to oczywiście kontynuacja, jak siedzicie, odcinka na odcinek rozwoju tych moich sklepów z ubraniami. Chcę najpierw, tak powiem, wykończyć w pierwszym magazynie ciuchy. W mniejszym sklepie, więc niech to się szybko wykończy. Jak to się zrobi, to potem podepnę drugi mój, znaczy pod drugi magazyn, po prostu sklep kolejny. Wam pokazuję jak, o. Zobaczmy tutaj. Wypadałoby dokupić jedzenie. To sobie zamówimy do magazynu drugiego jedzenie. Hot dogi zwłaszcza. Okej. No i póki tego nie ogarnę, że tak powiem. Teraz tak, czemu sprawdzić? W drugim wszystko z git? W drugim jest git. Marketing jest trochę słaby na razie. Okej. Naszym celem jest teraz uzbieranie 2 milionów. Ja poczekam po prostu. Zarobki będą coraz bardziej rosnąć dzięki temu drugiemu sklepowi z ciuchami. Pokażmy sobie ceny. Ceny są ok, ich zdaniem. Więc sobie podniosę kolejny jeden. I zobaczmy teraz, jak w kancelarii. Ceny są ok. Są ok, to podniesiemy kolejne. Jak tam magazyn? Jeszcze ma zapasy, a drugi magazyn ma zapasy. Jak biżuteria? Jak tam schodzą rzeczy? Czy cena jest ok? Ok, to możemy podnieść, jak jest ok. O 5 podniesiemy. Ja sobie pojadę do parku, bo w parku
Można sobie szczęście ma mocno podnieść. Czekamy, aż się wykończą ubrania w tym pierwszym sklepie z ciuchami, znaczy ubrania. Aż się wykończą ubrania w magazynie, nie w sklepie. I wtedy sobie bym mógł podpiąć po prostu. Czemu tak robię? Odpowiedź jest prosta. Bo mówię, już troszkę grałem w tą grę. Mam drugi swój save prywatny, jestem dużo dalej. I po prostu wiem, że jak się bardziej będzie rozrastać ta sieć firm, to warto sobie tak posegregować właśnie, nie? W jakich magazynach, jakie rzeczy. A nie wpychać do jedynego wszystko, to jest dobre na początek. Ale potem warto sobie to segregować, no bo tych też produktów będzie dużo więcej, dużo większy zbyt, dużo więcej przedsiębiorstw i tak dalej. Jesteśmy w parku, jak sobie usiądziemy na ławeczce, uśpimy niby, to nam bardzo mocno odskoczyło razu szczęście, nie? Przez to się obniża niestety. Przez te kłopoty z tamtymi, ale to mówię, to jest przejściowe. Za jakiś czas to minie i będzie już max. A zarobki są coraz wyższe i no dzięki temu niedługo osiągniemy kolejny cel, jakim jest uzbieranie 2 milionów na koncie. Także no, staniemy się milionerem. Daleko jeszcze? Jeszcze 7 dni, aż kurczę. Okej, okay, zobaczmy tutaj. Ceny są ok, to podniesiemy kolejny jeden. Biżuteria, zobaczmy sobie jeszcze. Ceny są ok. Podniesiemy o jeden. Daleko jeszcze.
Droga męska, droga damska, więc chyba po prostu obniżę ceny tam, żeby szybciej zeszło. Klasyczna droga. Jak zmniejszę ceny, to powinno dużo szybciej, że tak powiem, się wyczerpać. Promocja, obniżka. Korzystajcie, bo warto. Niestety, to ja zbytnio nie przyspieszę. Najwyżej tylko zysk mi zmniejszyło. Szybciej chyba zrobię te miliony, niż da mi się tamten sklep wykończyć. Ceny są ok, to podniosę jeszcze o jeden. Tu by można było ceny jeszcze opuścić, ale gdzie? Tu co najwyżej. No, jeszcze pewnie jeden dzień i okej, trzeba kupić jedzonko, bo się kończy. Rządzę mi dostawę do magazynu drugiego. Zobaczmy, jak z biżuterią. A prezenty możemy zamówić, ok. Tego na razie nie trzeba zamawiać. A biżuteria? Możemy zamówić co najwyżej fajną biżuterię. Och, och, nie spodziewałem się tu milionów. Mam nadzieję, że już spłaciłeś tę pożyczkę 15 tysięcy dolarów, co? Tak czy inaczej,
Wiesz, mając te wszystkie pieniądze w banku, możesz czuć się dobrze, ale to nie jest takie mądre. Słyszałeś kiedyś o ujemnych odsetkach? Znaczy, że bank chce pieniędzy za trzymanie twoich pieniędzy. A po drugie, nie zyskujesz praktycznie nic z tych wszystkich milionów. O wiele sensowniej byłoby włożyć swoje pieniądze do funduszu inwestycyjnego. Ho, I didn't expect that many millions. I hope you already paid off that loan, that $15,000 loan to Larry, huh? Anyways, you know, having all that money in a bank might feel good, but it's not that smart. Ever hear of negative interest? That means the bank wants money for holding on to your money. And second, you're gaining virtually nothing from all those millions. It would make a lot more sense putting your money into an investment fund. O, okazji kupić żarcie muszę, bo się już kończy. Achievement wpadł i musimy iść i zainwestować w fundusz inwestycyjny. Dobra, ale najpierw kupimy jakieś jedzenie. Tu. Okej, gdzie jest ten bank? Tutaj. Wejdziemy do banku. Płacimy milion, co najmniej milion, tak? Fundusze inwestycyjne. Zobaczymy, czy poprawili patchem te fundusze, bo w poprzednim one tylko generowały straty, nie zyski żadne. Inwestycja. A my tutaj może. I damy 1 100 000. To znacznie lepsze miejsce dla twoich dolarów. Uwierz mi, żaden bogaty człowiek nie zostawi w banku dużej ilości pieniędzy. Fundusze inwestycyjne są drogą do celu. Pieniądze pracują dla ciebie tak jak twoje pracownice. Dobrze, z kolei pamiętaj, aby zadbać o siebie. Skup się trochę na swoim szczęściu. Życie nie polega na gromadzeniu gotówki. Musimy osiągnąć 100% szczęścia. A nie osiągniemy, póki ten sklep nie przestanie. No, 3 dni. Zostały 3 dni. I wykończy się tamtym ten.
Wyłączyć ten fundusz. No właśnie. Żadnego zysku nie ma. I obawiam się, że nie będzie żadnych zysków tych funduszy. Okej, jeszcze 2 dni. Tu trzeba domówić ciuchy. Jest coś, by wypadało. Cały czas straty. Nie wiem, jaki to jest zysk. To po prostu wypłacę. No to nie ma sensu nic tam trzymać. Okej. Ostatni dzień i już będę mógł podpiąć ten sklep pod magazyn właściwy i będzie git. A nie, jeszcze trochę, kurczę. Dzisiaj powinno to już się skończyć. Ostatni dzień, mam nadzieję. Bardzo dobrze. I teraz możemy podpiąć sobie duchy pod ten magazyn. Jak sobie tu ustawmy? Powiedzmy 300. To jest dużo mniejszy sklep niż tamten duży. I tutaj 3000. Ustawmy sobie ceny. Ceny ok, to możemy też podnieść. Tu są ceny ok, to możemy też podnieść. Powinny zniknąć kłopoty. Dobra, jedzonko trzeba zamówić.
Weźmy więcej od razu. Pojedziemy sobie do tego parku. Jeszcze raz. Wniesiemy ceny w kancelarii. Aha. W takim miejscu wysiadł, że nie mógł się przesunąć. Wyspać się, może będzie ok, teraz zobaczymy. Rytkownica. To po prostu jest, załadujcie, są tam frytki. Na magazynie są frytki? Są frytki. Chyba kupię jakiś telewizor sobie. Mieszkanka. Wtedy może szybciej, szczęście im podskoczy. Jakąś sofę. Jakiś telewizor.
No, upartego mógłbym jakieś większe, ale po co na razie mi większe? Wolę tę kasę inwestować w kolejny ten. Kolejne jakieś przedsiębiorstwo. Dobra, jakąś sofę. To też sobie łóżko większe kupię. Kuchenkę? A nie, czy możemy w ogóle używać. Dobra, kupmy sobie kuchenkę, kupmy sobie jakieś szafkę z szufladami. Kupmy sobie jakieś większe łóżko. Jakiś dywan. Szafę. I duży telewizor jakiś. Był jakiś telewizor gdzieś? O, telewizor. Nie jest to taki duży. Głośnik. Okej, tutaj. Trochę sobie udekorujemy ten dom. A właśnie, można go też przecież wystroić, by był ładniejszy. Nie pomyślałem o tym. W sumie ten dywan mi jest mało potrzebny. Wracamy do domku. Można by też kupić jakiś samochód mu nowszy. Na razie jeszcze nie. Dobra, weźmy rzeczy stąd. Okay, łóżko. Szafka. Kuchenka. Ta sofa tutaj tak się średnio mieści. Chyba, że ją tu dam. Okej, tam się zmieści. Mieszkanie bez łazienki, nie? Nie stało to jeszcze pomyślane, może potem wprowadzą łazienki. Bo tutaj go trochę udokurujemy bardziej.
I jeszcze podłoga. No i fajnie. O, jest już szczęście na maksa. O, i kolejny. No i proszę, to sprawi, że twoje imperium będzie znacznie niepodatne na wszystkie te zmiany rynkowe, które są możliwe. W każdym razie teraz muszę się wrócić do poprawy mojego golfowego zamachu. Nie zapomnij, że Sangria czeka na ciebie w Marbelli. Do zobaczenia, dzieciaku. Tam jeszcze było po drodze osiągnięcie tam z kolejnymi firmami różnymi, a to zrobiliśmy już wcześniej, dlatego szybko się po prostu pominęło. Now I gotta get back to improving my golf swing. Hey, don't forget, I still got that sangria waiting for you at Marbella. See you later, kid. No, ładne, zyski już mamy. Moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!